Mazowiec Mazowiecki, Mazur Karczew, MKS Przasnysz, Ząbkowia Ząbki, Oskar Przysucha, Wiktoria Stulejówek, Świt Staroźleby, MKS Piaseczno, Klub Sportowy CK Kroszyn, Klub Sportowy Raszyn, Wilka Garwolin, Wisła Druga Płock, Narew 1962 Ostrołęka, Orzeł Baniocha, Kutnik Warszawa i nasza drużyna Mszczonowianka. Przypomnę wyniki pierwszej kolejki, która odbyła się tydzień temu. I tak Markowia Marki, Kutnik Warszawa 2-3, Eskola Warszawa Orzeł 0-2, Nisz Mazowiecki Narew 5-2, Mazur Karczew Wisła pod 0-3, Przasnysz Wilka Garwolin 2-2, Ząbkowia Ząbki Raszyn remis 0-0, Oskar Przysucha Kroszyn 1-5, Wiktoria Stulejówek Mszczonowianka 3-0 i Świt Staroźleby Piaseczno 3-4. Dzisiaj witamy drużynę LKS Świt Staroźleby. Sędzią głównym dzisiejszego spotkania jest pan Dawid Muc, asystent pan Piotr Kapusta, drugim asystentem pan Kamil Piątek. Panowie reprezentują Wydział Sędziowski Radom. Również mamy na dzisiejszym meczu pana obserwatora, jest pan Paweł Wysocki. Przedstawię teraz drużynę gości. Trenerem klubu sportowego Staroźleby jest Unierzyński Mariusz, kierownikiem Klimkiewicz Krzysztof i kierownikiem drużyny Stanisław Kapuściński. A drużyna wystąpi w składzie z numerem 93 na bramce Sabicki Aleks, z numerem 14 Sportki Błażej, z numerem 15 Wiątek Gabriel, z czwórką Gąsiorowski Jakub, z numerem 6 Kowalczyk Przemysław, z dziewiątką Patora Michał, z numerem 10 Sobczak Michał, z numerem 11 Krajewski Sebastian, z numerem 16 Sierpiński Jakub, 17 Trakul Rafał i z numerem 19 Szczepański Patryk. Teraz przedstawię drużynę gospodarzy, czyli klub sportowy Mszczonowianka. Trenerem pan Dremiuk Nikola, asystentem pan Patryk Kubicki, masażystą stawiarski Robert, kierownikiem drużyny pan Wojciech Rafał i drugim masażystą pan Janusz Legiencki. A drużyna wystąpi w składzie z numerem 1 Leszczyński Daniel, z 5 Grzeszak Jakub, z numerem 6 Czapa Sebastian, z 10 Konrad Szkopiński, z numerem 13 Alister. Jest to nowy zawodnik, przyszedł do nas z Podlasia, z Sokołów Podlaski. Z numerem 19 Janik Michał, z numerem 20 kapitan drużyny Piotr Wójcik, z numerem 21 przybył Jakub, przyszedł do nas LKS Osuchów, z numerem 23 Brzozowski Łukasz, przyszedł do nas z Ursusa Warszawa, z numerem 27 Piewel Szymon i z numerem 25 Piotr Petasz. Krótką przedstawię informację na temat drużyny Świt Staroźleby. Założenie klubu sportowego Świt Staroźleby to 1949 rok. Barwy zielono-żółte. Za chwilę rozpocznie się pierwsza połowa meczu. Proszę o sportowy i kulturalny doping. Dziękuję bardzo.
za chwilę rozpocznie się mecz o mistrzostwo czwartej ligi Forbetu. Dzisiaj klub sportowy Szczona Wianka podejmuje Świt, LKS Świt Staroźledy. Goście Świt Staroźledy w niebieskich strojach, klub sportowy Szczona Wianka w jednakowych białych strojach. Serdecznie zapraszam na pierwszą połowę. Proszę o sportowy i kulturalny doping. Dziękuję bardzo. Kurwa, 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 kur
Kuba! Dobra, 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 dobra
czapi może! Brawo! Trzymaj, wujo! Trzymaj! Tu jest
zamknij stopera. Zobacz, uciekaj. Teraz zamknij. Nie, 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 nie
Jeszcze jeden, ej! Ja nie wiem, czy nie widziałem.
Dawaj, 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 daw
Chodzi. Yeah.
Thank you.
Grupa Mazowiecka, Korwetus, jakimi drużynami przyjdzie nam grać. I tak, Markowia Marki, Eskola Warszawia, Mazowia Wińc Mazowiecki, Mazuru Tarczew, NKS Przasnysz, Ząbkowia Ząbki, Oskar Przysucha, Historia Surojówek, Pizza Rozryby, NKS Piaseczna, Szkołowianka, Klub Sportowy Proszę, Klub Sportowy Raszy, Litwa Darwoli, Wisła Kuba Włoch, Nawet 1962 Oskolenka, Orzeł Baniota i Sytna z Warszawy. Podejdź do niego.
piłkę dłużej. Niech to boli!
Za chwilę rozpocznie się druga połowa meczu. Przypomnę, po pierwszej połowie meczu wynik spotkania Klub Sportowy Mieszczana Bianka Zitary Gryby 0-1. Chciałbym powiedzieć również, że w dzisiejszym meczu kierownikiem drużyny został pan Rafał Wojczak. Pan Rafał Wojczak pochodzi z Gierardowa. Chcielibyśmy w imieniu swoim oczywiście i zarządu Klubu Sportowego Mieszczana Bianka podziękować panu Wojciechowi Grzybaczakowi, który był wcześniej wieloletnim kierownikiem Klubu Sportowego Mieszczana Bianka. Panie Wojtku, wszystkiego dobrego. Dziękujemy, a panu Rafałowi Wojczakowi życzymy sukcesu w drużynie i w życiu osobistym. Dziękuję bardzo. Gol! 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 G
klasyjna. Dobrze! 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 Dobrze!
Stop!
Pędzi!
Oczywiście klub sportowy Osopów wygrał dzisiejszy mecz na własnym boisku, pokonał drugą Drowis Mazowiecki 1-0. Gratulujemy. Oh!
Druga! Daj jeszcze piło! Stopij! Odegraj mu piłę! Szukaj drugie! Druga! Zapij! 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 Zapij!
Trzy na jeden! Wy, do niego! Nastąpiły zmiany drużyny, tak Szanowianko w środku wystąpieniu 29 Piotr, Czechanko wystąpieniu 26 Kowiński Damian. Również nastąpiła zmiana drużyny Śliska Rodzinowy z numerem 6 przez boiska Kowalczyk Przemysław, a z numerem 8 Filip Januszczak. Czekaj, jedź! Dobra, tak, tak. Zaraz, na mnie! Ale! Kocha! 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 Kocha!
Jest, 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 jest
Yeah.
Zakończył się mecz. Wszyscy widzieliśmy, no niestety, proszę Państwa. Niestety dla Nawiaków wynik remisowy 1-1. Zapraszam Państwa na 31.